Szczęść Boże, Juli Taprzyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Gaszenie pożaru odpadów koło Zielonej Góry dobiegło końca. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewnia, że mieszkańcy mogą funkcjonować normalnie. Od soboty do niedzielnej nocy z pożarem hali w Przylepie, w której składowane były niebezpieczne substancje, walczyło około 200 strażaków. Gaszenie pożaru do ostatniego płomienia już się zakończyło, mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dzisiaj to składowisko wygląda już dużo lepiej, ale oczywiście zostało pogorzelisko. Ważnym zadaniem jest teraz zabezpieczenie, żeby pozostała woda nie dostała się nigdzie na okoliczne tereny. Wskaźniki pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. Plac, na którym doszło do pożaru, jest pokryty betonem. Dzięki temu nic nie zostało wchłonięte przez ziemię. Strażacy zabezpieczyli okolice, tak żeby nic się nie dostało do wody. Nie ma tam w pobliżu ujęć wody, więc zagrożenia bezpośredniego nie ma. Podczas pożaru na bieżąco badano powietrze i wodę. Badania były prowadzone również na terenach odległych, tam gdzie mieszkają ludzie. Powietrze jest bezpieczne, środowisko jest bezpieczne, mieszkańcy mogą normalnie funkcjonować. Minister Anna Moskwa wskazała również, że komunikaty wydawane przez marszałek województwa lubuskiego Elżbietę Polak były spekulacjami zmierzającymi do wzbudzenia niepokoju. Ani razu nie było przekroczeń i sytuacji niepokojących. Pani marszałek nie prowadzi własnych badań, nie ma służb sobie podległych. Zgodę na utworzenie składowiska odpadów wydał w 2012 roku starosta zielonogórski Ireneusz Plechan z Platformy Obywatelskiej. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział wojnę mafii śmieciowej, wprowadzając m.in. drastyczne kary, czy też tworząc system SENT, pozwalający na monitorowanie przewozu towarów wrażliwych. Czy pakt senacki zapowiadany przez opozycję dojdzie do skutku? Dziś ma się odbyć spotkanie zespołu negocjacyjnego w tej sprawie. Pakt senacki to sojusz wyborczy Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 na tegoroczne wybory do Senatu. W tym tygodniu, według zapowiedzi sekretarza generalnego PO Marcina Kierwińskiego, ma się odbyć spotkanie liderów w sprawie zapowiadanego porozumienia. W tym tygodniu, z tego co wiem, takie spotkanie się odbędzie. Będzie ono dotyczyło finalizacji paktu senackiego. Natomiast wstępem do tego spotkania w sposób oczywisty jest spotkanie zespołu negocjacyjnego, które ma wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, które na tym poziomie zespołu można wyjaśnić. Takie spotkanie zaplanowano na dziś. Obsada okręgów, jak dodał polityk Platformy, jest niemal na ukończeniu. Jednak na ujawnienie nazwisk musimy jeszcze poczekać. Odnotowano kolejne próby przejścia przez granicę z Białorusią. Od początku roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymał ponad 120 pomocników i organizatorów w nielegalnym przejściu granicy. Zaledwie wczoraj 54 cudzoziemców próbowało przedostać się z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Jemenu, Indii i Erytrei. Straż Graniczna poinformowała, że grupy cudzoziemców atakowały patrole, rzucając kamieniami. Wakacje na wyspie Rodos dla wielu turystów zostały przerwane lub całkowicie odwołane. Ma to związek z pożarami, jakie panują w Grecji. Minister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński uspokaja: polscy turyści są bezpieczni. Grecja zmaga się z pożarami. Ich powodem są upały i długotrwała susza. Przez żywioł cierpi kraj, a także turyści, którzy wybrali Grecję jako kierunek swoich wakacji. O sytuacji polskich turystów na greckiej wyspie Rodos mówił dziś w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Ewakuacja rozpoczęła się tak naprawdę już w sobotę, trwała wczoraj do godzin porannych. Wszyscy obywatele nasi, którzy byli w ramach wyjazdów zorganizowanych, zostali ewakuowani, przemieszczeni w bezpieczne miejsce. W niektórych miejscach pożar został częściowo opanowany. Mimo to sytuacja w dalszym ciągu jest poważna i dynamiczna. Wiceszef resortu spraw zagranicznych zapewnił, że jest w stałym kontakcie zarówno z miejscowymi władzami, służbami, jak i z biurami podróży. Wykluczył także, jakoby któryś z naszych rodaków został poszkodowany. Modernizacja portu w Elblągu jest kolejną inwestycją, która dla Polski może być ogromną szansą.
Przekop Mierzei Wiślanej był pierwszym elementem ważnej dla Polski inwestycji. Nadszedł czas na uruchomienie nowych obszarów. Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk wskazuje, że port w Elblągu jest dla Polski ogromną szansą. Port w Elblągu zostanie zmodernizowany. Prowadzimy w tej sprawie intensywne rozmowy z operatorami, którzy funkcjonują na jego obszarze, a także ze spółkami Skarbu Państwa, które w pobliżu posiadają grunty. W port zostanie zainwestowane 100 milionów złotych. Beneficjentami będą operatorzy, którzy są właścicielami nadbrzeży. W środę w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja Polskie Leśnictwo a Ochrona Przyrody. 100 lat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Ceremoniał leśny, hymn lasów państwowych, mundur i koreda to cztery symbole tradycji, tożsamości i współpracy polskich leśników. Leśników, którzy każdego dnia troszczą się o przyrodę naszego kraju. Lasy państwowe mają szczególny wkład w utrzymanie różnorodności biologicznej i walkę ze zmianami klimatu. Są źródłem surowca dla przemysłu drzewnego i meblarskiego. Wkład polskiego leśnictwa w ochronę przyrody ma pokazać konferencja związana z obchodami stulecia lasów państwowych, która odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim. Prelegenci będą mówić m.in. o zmianach klimatu i ich wpływie na lasy, wyzwaniach w związku z Europejskim Zielonym Ładem czy działaniach na rzecz ochrony przyrody. Dzięki pracy leśników w polskich lasach zachowało się wiele zagrożonych gatunków, jak żubry czy cieczewie. Pod hasłem "Z kościołem na misyjnych drogach" rozpoczyna się tydzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. W tym czasie trwa akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr. Polega ona na przeznaczeniu 1 grosza za każdy przejechany bezpiecznie 1 kilometr drogi na środki transportu na misjach. Choć dane statystyczne dotyczące liczby wypadków się zmniejszyły, wciąż jednak wiele osób ginie na drogach, dlatego tak ważna jest bezpieczna jazda. Powinniśmy jechać odpowiedzialnie, spokojnie i tak, aby nie tylko my, ale nasi współpasażerowie oraz inni uczestnicy ruchu drogowego bezpiecznie dotarli do celu. Przede wszystkim powinniśmy szanować siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Co zrobić, żeby bezpiecznie dojechać? Zacznijmy od samego kierującego, od kierowcy, który za kierownicę powinien wsiąść w pełni sprawny, nie tylko trzeźwy, ale również wypoczęty. Jak dodaje aspirant Marek Radliński, ważny jest również odpowiedni stan techniczny pojazdu. Wciąż jednak najczęściej popełnianym wykroczeniem kierowców jest nadmierna prędkość, co potwierdza także wieloletni taksówkarz Jan Juras. Ja myślę, że ta kultura jazdy jednak troszkę się poprawia. Może to jest groźba tych mandatów drogich, ale jednak się poprawia. Natomiast ludzie się wiecznie spieszą i ta masa samochodów powoduje, że ten ruch jest spowolniony i to wyzwala jakąś dziką czasami energię u ludzi, żeby jeszcze jednego wyprzedzić, jeszcze. Widać to na obwodnicy. Prawie nie ma dnia, żeby tam nie było stłuczki. Tydzień Świętego Krzysztofa, który dziś rozpoczynamy, ma nam przypominać o bezpiecznej jeździe i odpowiedzialności na drodze za innych. Głównym przesłaniem tygodnia jest pomoc w zbiórce na środki transportu dla misjonarzy. Jak samochody, które służą do ewangelizacji, do działalności misyjnej, do śpieszenia z pomocą potrzebującym, ale także z tych środków są kupowane ambulanse, motocykle, łodzie. W tym roku, jak dodaje ksiądz biskup Jerzy Mazur, Miwa Polska pragnie pomóc między innymi w zakupie łodzi jednemu z kapłanów, który posługuje w Peru. Zwracamy się do pływających, żeglujących, wodniaków, aby wspomagali także w tej akcji Świętego Krzysztofa zakup łodzi, czy tak jak obecnie trwa piękna, wspaniała akcja, że jest budowana przychodnia na tak zwanej barce, serce z Polski, gdzie ta barka będzie docierała do różnych miejscowości, gdzie nie ma żadnych klinik, żadnych przychodni, aby pomagać ludziom chorym. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa potrwa do niedzieli. Centroprawica wygrywa przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii. Porażkę poniosła skrajna lewica.
Podczas przedterminowych wyborów parlamentarnych w Hiszpanii żadna partia nie zdobyła zdecydowanej większości, czyli 176 mandatów potrzebnych do samodzielnego sprawowania władzy. Partia Ludowa zdobyła największą liczbę 136 mandatów. Wygraliśmy wybory i zasługujemy na próbę utworzenia rządu, tak jak to zawsze miało miejsce w hiszpańskiej demokracji. Do sprawowania władzy potrzebna będzie koalicja. To nie jest oczekiwany rezultat, ponieważ nie możemy stworzyć większości, która pozwoli nam wygodnie rządzić, ale to świetny wynik, bo wygraliśmy wybory i byliśmy partią, która uzyskała więcej głosów. Drugie miejsce zdobyła Partia Robotnicza, która zdobyła 122 mandaty, o 2 więcej niż w poprzednich wyborach. Trzecie miejsce z liczbą 33 mandatów przypadło prawicowej partii Vox. Myślałem, że będzie wyraźny zwycięzca, ale tak nie jest, więc będziemy musieli poczekać. W hiszpańskim parlamencie zasiada 350 osób, co oznacza, że do uzyskania większości potrzebnych jest 176 mandatów. Najprawdopodobniej oznacza to koalicję trzech partii. Kluczowe będą partie z kraju Basków i Katalonii. Reszta Hiszpanii głosowała na prawicę, ale te dwa regiony decydują o koalicji. Równocześnie odbyły się wybory do Senatu, w których ponad połowę głosów zdobyła centroprawicowa Partia Ludowa. Izraelski parlament zagłosuje dziś w sprawie zmian w sądownictwie. Propozycja nowych przepisów wywołała falę protestów, które destabilizują kraj. Izraelczycy obawiają się, że nowe przepisy osłabią władzę sądowniczą, a co za tym idzie, zwiększą siłę władzy ustawodawczej i wykonawczej. Protesty trwają już pół roku. Myślę, że powinniśmy zachować demokrację Izraela i myślę, że powinniśmy zachować jedność Izraela. Izrael znalazł się w poważnym kryzysie politycznym, dochodzi do zamieszek i starć z policją. Myślę, że jest to dla nas bardzo ważne i dla nich zrobiliśmy, co mogliśmy, aby ocalić demokrację. Uważam, że poniedziałkowe głosowanie w Knesecie nie powinno przejść, ponieważ zrujnuje to demokrację w Izraelu. Mimo protestów, które zgromadziły setki tysięcy Izraelczyków, cele rządzących pozostają bez zmian. Kontynuujemy wysiłki, aby ukończyć ustawodawstwo, jak również wysiłki, aby zrobić to w drodze konsensusu. Reforma sądownictwa wywołała również sprzeciw części izraelskiego wojska. Ponad 1000 oficerów rezerwy lotnictwa Izraela podpisało list otwarty, w którym zagrozili odmową służby, jeżeli rząd przyjmie reformę sądownictwa. Złoty medal Ligi Narodów zdobyli polscy siatkarze, którzy w finale pokonali w setach 3-1 Stany Zjednoczone. Ten efektowny blok dał nam zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi w finale Ligi Narodów. Radości nie było końca. Mecz finałowy biało-czerwoni wygrali 3-1 w setach. Najlepszym siatkarzem turnieju został libero Paweł Zatorski. W drużynie marzeń tegorocznej edycji Ligi Narodów znalazło się aż 4 Polaków. Wspomniany Zatorski, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski i Łukasz Kaczmarek. Na sportowo kończymy to wydanie. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.